dare you dig a little deeper. It makes you feel a little stronger. Who knows what you may find? You'll see in your own time. It might just take a little longer. It all goes by so slowly. Ooh. Halo, siemanko, witamy Was na kanale Terasfera. My jesteśmy w Costwold. Jest to dystrykt w hrabstwie Gloucestershire, gdzie znajduje się mnóstwo malowniczych wioseczek i właśnie do jednej z nich dzisiaj Was zabieramy, a jest to... Jest to wioska Bybury. Tak, uznana za jedną z najpiękniejszych wiosek w całej Anglii, także lecimy. Wioskę tą po raz pierwszy za najpiękniejszą uznał pisarz William Morris i od tej pory wielu ludzi przyjeżdża tutaj i ją podziwia. W 1921 roku był tu nawet cesarz Japonii. Odbywał on właśnie wtedy swoją podróż po Europie. Hiroshito. Tak. Tak się nazywał. Cesarz Hiroshito. A z kolei amerykański przemysłowiec Henry Ford był tak oczarowany domkami przy Arlington Row, do których właśnie zmierzamy, że chciał je wszystkie wykupić i przenieść do USA. To jest niezły temat. Niestety mu się to nie udało i dzięki temu możemy te domki dzisiaj podziwiać. Właśnie zmierzamy w tym kierunku. Ale to zobaczmy, jak ta uliczka wygląda z tymi domkami. Najsłynniejsza uliczka. Podobno nagrywali tutaj nawet pamiętniki Bridget Jones. No, zobaczymy, czy nie jest przereklamowana. Właśnie tutaj mamy te domki, o których wspominaliśmy, które Henry Ford chciał zabrać do USA. Były one kiedyś w ogóle sklepikami z wełną, bo ten rejon słynie właśnie z produkcji wełny. No a teraz są to prywatne domki, mieszkają tutaj sobie ludzie. Więc nie zakłócajmy im spokoju, idziemy dalej. Dobrze, że nie kupił pan Henry Ford tego. Żeby turystów odstraszyć. Uliczka powolutku zmierza teraz pod górkę. Zobaczymy, co dalej się kryje. A powiedzcie nam, jak się Wam podobają te domki, bo nas na razie zauroczyły. Są bardzo klimatowe, jak to Monika przed chwilą powiedziała, bardzo słodziutkie. Słodziutkie, malutkie okienka. Jest już takich dużo dekoracji jesiennych. Tak. Przy niektórych widać jakieś potworki w oknach. Sobie siedzą. Nie wszyscy cieszą się z ogromnej popularności tej wioski. Ja chyba też bym się nie cieszył. No i są to oczywiście mieszkańcy, ponieważ przyjeżdża tutaj wielu turystów. Niektórzy są bardzo natrętni, więc w wielu miejscach są tabliczki private, które no, zakazują wejścia, wstępu w różne uliczki i w bramy wjazdowe do posesji. Tak. A takim szczególnym wydarzeniem było wydarzenie z 2017 roku, kiedy to na swojej prywatnej posesji, przy tej właśnie uliczce Arlington Row, właściciel parkował sobie żółtego Vauxhalla Corsę. Tak. No i nie podobało się to bardzo turystom. Twierdzili, że zaburza to tutaj krajobraz cały i piękno tej wioski. I w pewnym momencie ktoś samochód mu zniszczył. Zdewastował. Zdewastowany był całkowicie. Powybijane były szyby. Tak. Pokopany był cały samochód naokoło. Także... Oczywiście on nie robił nic złego, bo miał samochód zaparkowany na swojej prywatnej posesji. No ale to, co się stało, tak wzburzyło tutaj mieszkańców, że zorganizowali zbiórkę, ponieważ to był 84-letni emeryt. Zorganizowali więc zbiórkę na nowy samochód dla niego. No i w ramach takiego protestu albo takiej solidarności z nim zorganizowali taki przejazd żółtych aut i zgłosiło się tylu chętnych, że wpuścili tutaj tylko 100 aut, które właśnie przejeżdżały tutaj przez całą tą wioskę w ramach takiej solidarności. No, fajne wydarzenie. Tak, a Vauxhall Corsa, czyli inaczej Opel. Tak, bo my w Anglii mamy Vauxhall. Tak, no i firma Vauxhall, czyli Opel,
nazwała od tamtego czasu ten kolor żółty Maddox Yellow. Mhm. No cześć z tego pana właśnie pokrzywdzonego. Tak. Także jak będziecie kupowali Opla i będziecie mieli do wyboru kolor, to już wiecie, skąd ten kolor się wziął. Tak, Maddox Yellow. Maddox Yellow. Ludzie tutaj po prostu normalnie żyją i mieszkają, próbują normalnie żyć, więc no czasami życie w takich miejscach bywa ciężkie. Tak. Wydajemy się. Gdzie my jesteśmy? No jesteśmy przy znaku, gdzie nie można wjeżdżać ciężarówkami, także Paweł tu nie przyjedzie na pewno. Dobra, chyba pójdziemy sobie teraz tam. Tak, w dół. Idziemy sobie dalej tam. A tutaj, słuchajcie, znajduje się Farm Armstronga. Można sobie kupić bilet, wziąć wędkę, iść coś złowić i rybę można zabrać ze sobą do domu. Na farmie, o której właśnie wam wspominałem, a jak już wam mówiłem, możemy złowić sobie pstrąga, zapłacić za niego, zabrać go do domu, ale jeżeli ktoś nie preferuje łowienia rybek, to może sobie wejść do środka, zamówić sobie pstrąga wędzonego czy smażonego i można tam sobie fajnie spędzić czas. Co tam? To jest jakiś sklep? Może sobie tu wyjdziemy? Matko, co tu się dzieje? Jesus! Tu są jakieś rybki. Ale czar. Ile smakołyków i są rybki. Mhm. Czyli można tutaj zamówić coś smażonego albo wędzonego. Tak, z tej farmy właśnie pstrągów. No super. No tutaj tradycyjnie jakiś sklepek z pamiątkami. Jakieś pamiątki. Sklepik z pamiątkami, nie sklepek. O, już są świąteczne. A ten budynek tutaj to jest stary młyn. Obecnie jest to dom prywatny, także nie można tego zwiedzić, zobaczyć jak to kiedyś wyglądało, ale możemy podziwiać z zewnątrz. Cóż my tam mamy z tyłu? Z tyłu jest z nami słynny Hotel Swan, czyli Łabądź. Jest to dawna rezydencja właścicieli całego tego majątku. O, to rabarbar. No, to rabarbar, taki jak w Szkocji widzieliśmy. Hejka! I oprócz starych budynków jest tutaj również bardzo stary pub, jeszcze z epoki Tudorów. Tak. Także z XV wieku. Znajduje się on tam, po drugiej stronie ulicy. I teraz właśnie tam pójdziemy. Zobaczymy, co tam jest. Na pewno jakieś piwko chyba wypijemy, nie? No, albo grzane wino może. Albo grzane wino. O, no, już trochę chłodno się zrobiło. Dobra, nie będziemy przedłużać, lecimy dalej. Lecimy do pubu. Ale niskie wejście. Prawo, w lewo? Ja bym poszedł w prawo. No, tu jest jakiś stolik tutaj. Tu.
każdym pomieszczeniu znajduje się kominek, jak przystało na tak stary park. Musi być fajnie w zimę sobie tutaj siedzieć, nie, kochanie? Siedzie sobie przy kominku w pubie. Niezły klimat. Darmowe Wi-Fi. No to super. Piękną kapusię dostałem z serduszkiem. No, a ja dostałem piękną herbatkę z serduszkiem. Nie masz to serduszko. No nie mam, żartuję. Twoje serduszko. Słuchajcie, myślałem, że ten pub będzie wyglądał troszeczkę bardziej na stary. Taki mało jest jakiś ozdób. No widać, że jest stary, bo są te stare belki, ale tak jest troszeczkę odnowione. No i tak nie ma takiej bardzo duszy. Nie, tak, nie ma duszy, nie ma takiego klimatu. Kiedyś was ładniejszy. Tak, kiedyś was zabierzemy do Chester, tam gdzie nasza córcia mieszka. No i tam jest super pub. Z 1400 któregoś roku i ma tą duszę. Jest cały taki niski, te belki, to palenisko na środku, no po prostu mega jest. Ale nie będę wam robił spoiler alert. Zobaczycie kiedyś. Ogólnie miasteczko fajne jest na razie. Klimatowe, trochę chłodno już jest. Ale... No ale i tak nam pogoda dopisała. No, miało padać, a nie pada. To najważniejsze. Jak jest chłodno, a nie pada, to jest spoko, się wystarczy ubrać. A jak pada, no to już tak troszeczkę nieprzyjemnie chodzić. No właśnie, że wam mówiłem, że się przyzwyczaiłem pić herbatę z mlekiem. Ja nie lubię. Dla niektórych jest to dziwne. Dla mnie też było dziwne, dopóki nie spróbowałem. Strasznie nie smakuje. Herbata tylko z cytryną. Z cytryną albo z mlekiem mam. A wy? Jak lubicie pić? Z cytryną i z mlekiem. Z cytryną i z mlekiem. Z kwaśnym mlekiem. Właśnie chciałem takie ciepłe herbatki. Jaka wózi? Miałam ochotę na coś słodkiego, na posypana czekoladą. O, no i super. Także co dalej? Pójdziemy jeszcze do kościółka. Pójdziemy do kościółka, tam jest takie fajne właśnie miejsce, no. I co tu jeszcze jest ciekawego? No i zobaczymy, co tu jest jeszcze ciekawego. Może jeszcze coś znajdziemy, bo tu jest tyle takich fajnych zakątków. No, trzeba być uważnym, jak się tu chodzi. Na pewno, gdyby było cieplej, byłoby jeszcze przyjemniej. Ale znowu w takim jesiennym klimacie tutaj jest fajnie, bo te wszystkie drzewa zmieniają liście kolory i tak jest. Ja śpię. Zobacz, piję i cały czas mam to serduszko. Ono jest czekoladowe? Mhm. A chcesz go nie mieć? Nie, odczep się. No, daj trochę. Podziel się posiłkiem. Masz swoją herbatkę z mlekiem. Ale nie mam serduszka. Nie mieli, słuchajcie, żadnego wina. No i to w sumie dobrze, bo jeszcze będziemy jechać, więc będziesz kierował. No, gdzieś będę musiał znaleźć jakieś miejsce na nocleg. Ja bym mogła się napić, no więc... Moja żona się zawsze solidaryzuje ze mną. A to Paweł, człowiek uzależniony od cukru, zasłonił. Nie pokażę. Wcale nie ma tak dużo. Ile tych cukrów zużyłeś? Raz, dwa, trzy, cztery. Ale to są dwie herbaty, no bo muszę dosypywać, bo zmieniam. A, no tak, bo sobie dolewasz herbaty. Żeby ci starczyło tego cukru. No mówiłem wam na filmie z Walii, w ostatnim filmie z Walii. Taki jestem uzależniony od cukru, no. Lubię cukier, uwielbiam po prostu. I nikt z was nie dał Pawłowi żadnych rad, jak się można odzwyczaić, więc po prostu dalej słodzi. Musicie dać jakieś rady w komentarzach. Bo... w komentarzach, dokładnie. Bo nie przestanie nigdy. Paweł tutaj, o. Zjadł cały cukier, jaki był. No już bez przesady, no brązowy mi się skończył, to musiałem taki biały jeść. Dobra, idziemy. Dobra, schowaj to. Schowaj to, bo wstyd. I dare you dig a little deeper. No i jak się stało na człowieka uzależnionego od cukru, nie mogłem przejść obojętnie obok kafeterki, która się za nami znajduje. Tak, i kupiliśmy sobie ciasto, dwa ciasta i figowe. I figowe, tak. No i jeszcze znaleźliśmy tam fajny miód, ekstrakt z miodu lawendowego. Także na zimę jak w sam raz. Fajna w ogóle kafeterka. Bardzo, bardzo taka Tak, bardzo klimatowa. Sympatyczni ludzie, polecam. Can you hear?
Budowa kościoła, który za mną widzicie, rozpoczęła się w XI wieku. Na przełomie wieków powstała właśnie ta budowla, tych rozmiarów obecnie. Ciekawą rzeczą jest, że w tak starych kościołach, w nawie głównej, na podłodze są płyty nagrobne osób, które były związane z tym kościołem. Zazwyczaj były to osoby, które pochodziły ze znamienitych rodów tutaj w okolicy. Także jest to naprawdę kawał dużej historii. Fajną rzeczą jest to, że w tak małej wysepce możemy znaleźć taką perełkę. No i jesteśmy już w naszym waniku. Dzień pełen wrażeń. Bardzo miło go spędziliśmy. Super. W tej wysadzce. Super było. Bardzo piękna, naprawdę. Teraz robimy sobie kolację. Obiadokolację. Obiadokolację. No, nie mieliśmy czasu zjeść obiadu, jak zwykle. Na obiad zjedliśmy ciasto, więc teraz jakąś tam obiadokolację. Zaparkowaliśmy, znaleźliśmy miejscówkę przy rzymskiej willi, którą zamierzamy zwiedzić sobie. Zwiedzić. No nie wiemy, czy nas stąd nie wygonią. Zobaczymy, bo jest taki dwuznaczny znak jest. Dwuznaczny znak. No tak, ja go tak rozumiem, dwuznaczny, no bo jest... Są dwa parkingi. Są dwa parkingi. Jeden jest tak, pod górkę się podjeżdża i pod nim pisze no overnight parking, a drugi jest w prawo, gdzie my pojechaliśmy, no i na dole już nic nie pisze i teraz... Ale to jest na tym samym znaku, ale no to jest, tak wygląda, ale taki że znak jest przedzielony to jest na tamten parking. No i tego się trzymajmy. Zobaczymy. W każdym razie... Także zostajemy. Zobaczymy, jak to będzie. Zobaczycie w następnym odcinku, czy nas stąd wypędzili, czy nas stąd nie wypędzili. To się okaże jutro rano, ale to już będzie w następnym odcinku, także dzisiaj się z wami żegnamy. Dokładnie. Nowych widzów zapraszamy do subskrypcji naszego kanału. Jak wam się podobało, to nie zapomnijcie zostawić komentarz, dać łapkę w górę. To nam pomaga rozwijać nasz kanał. Takie właśnie algorytmy YouTube'a. Dobra, bo już także, jestem głodna. Także my sobie tutaj działamy. Miejscóweczkę wam pokażę już w następnym odcinku, tak dokładnie, bo jest już dosyć ciemno i nie mogę już w sumie nic nagrywać. Także do zobaczenia w następną sobotę. Trzymajcie się, hej! Hej! No i ty. Płeć piękna, ale słaba. Widzisz, jak się to robi? No ile chcesz kanapek? Nie. To te pajdy będą dla ciebie. Nie, to trzy pajdy małe. No zjesz kurwa cztery pajdy? Nie no, jeszcze jedną ukroję. Fajnie, nam się sprawdza ten woreczek, nie? Dobra, masełko. Masełko, podobało mi się to, ta wyseczka.